Cześć, siemanko, witam wszystkich. Dzisiaj taki trochę inny temat. Nie mam żadnej reklamówki. Postanowiłem być w takie fajne miejsce. Zaraz przy nadleśnictwie. Taką w pewnym sensie ścieżkę edukacyjną. Bardzo fajne dla dzieci. Jeżeli macie takie miejsca u siebie, warto przyjść z dzieckiem. Ciekawe rzeczy, ciekawe rzeczy można się dowiedzieć. Szklana butelka nie rozkłada, nie ulega rozkładowi. Nie dopałek papierosa. 1-2 lata. Reklamówka foliowa 300 lat. Zabawa i nauka. Plastik 600 lat. Szmata bawełniana. 1-5 miesięcy. A skórka odbrana 6 miesięcy. Także nie spodziewałbym się, że szmata się rozłoży szybciej niż skórka odbrana. No ale chyba ktoś, kto to pisał, wie co pisze. Opona gumowa, 80 lat. Tego w naszych klasach niestety nie brakuje. Tutaj kolejne takie. Co wyrzucać, gdzie wyrzucać, plastik, metal. Można sobie dopasować szkło do szkła. No dla dzieci bardzo fajna sprawa. Chociaż i dorosły może się czegoś dowiedzieć. Do pojemników na odpady mieszane nie wolno wyrzucać odpadów niebezpiecznych, baterii, leków, telefonów. Z jednej tony papieru można zaoszczędzić 27 tysięcy litrów wody. 57 kg makulatury ratuje jedno drzewo. Recykling jednej szklanej butelki pozwala zaoszczędzić energię potrzebną na 25 minut pracy komputera, 4 godziny na oświetlenie pokoju, żarówką 100-watową, puszki aluminiowe. Naprawdę ciekawe rzeczy. Bardzo fajne miejsce. Przejdę się kawałek. Nie brałem żadnej reklamówki na śmieci, bo tak stwierdziłem, że w takim miejscu nie powinno być śmieci. Są kosze, jak widać, na każdym kroku. Tutaj jakieś informacje o drzewach. Tutaj coś o drzewach. O, można sobie dopasować drzewo do drzewa. Dla dzieci bardzo fajna sprawa, tylko dla chyba takich trochę większych dzieci, bo dość wysoko to jest. Dla mnie idealnie. Ławeczki. No, koło ławeczek jak zwykle trochę śmieci jest. Ale dobra, to później zbiorę i wrócę od razu do kosza. Miejsce na ognisko. Nie wiem, jakie tu są zasady palenia ognisk. Trzeba to gdzieś zgłosić do leśniczego. Czy można sobie po prostu przyjść i rozpalić. Chociaż podejrzewam, że trzeba zgłosić, że trzeba drewno kupić. Nie wiem, nie ma żadnej informacji, nie widziałem. Można przyjechać w kosza pograć. Latem można pograć w siatkówkę, teraz widać, że jest złożona siatka. No, a tam po drugiej stronie ulicy jest siedziba główna nadleśnictwa. Także mają miejsce praktycznie cały czas na oku. Miejsce do gry w ping-ponga. Przejdę w koło. O, rodzaje budek lękowych. Jaka budka, dla kogo. Chociaż nie ma tej budki, jaką znalazłem w lesie. Na ostatnim filmie, czy tam którymś z ostatnich, z takim wejściem od dołu, ktoś mi napisał, że to jest budka dla nietoperzy. Bardzo możliwe, że to jest dla nietoperzy budka. Akurat tutaj nie pokazują, bo ja najczęściej robię takie małe dla jakichś tam sikorek. No i idziemy dalej. Owoce leśne,
borówka, leszczyna, orzechy, czy to bezczarny chyba, gwój, głóg, co ja mówię, głóg jednoszyjkowy, jarzębina, jest bardzo ciekawie. Tutaj przy stoliku można się napić i też czegoś się dowiedzieć. Akurat temat dla mnie o recyklingu, elektroodpady. Przy każdym jest co innego. To są grzyby. Może tutaj z drugiej strony, żeby nie było do góry nogami. Bardzo ciekawe. A najciekawsze jest tutaj. No i co tu robisz? Tatro. Później to wszystko wezmę, brać. Brak słów. Takie fajne miejsce i też trzeba popsuć. No ludzie, kochani. Praca rolnika, na czym polega zimą. Zobaczmy, czy jest z drugiej strony coś. Nie, z drugiej strony nic nie ma. Praca leśnika jesienią, zapewne latem, wiosną. No wiosna już coraz bliżej, chociaż dzisiaj jakoś zimno. Tutaj zwierzątka. Żubry, nie żubry. O, to samo co było tam z drzewami, tu jest ze zwierzętami. Można tropy przypasować. O, może i ja się nauczę tropów. Przejdziemy dalej. Zwierzęta. O, kolejna zabawa ze zwierzętami. Naprawdę bardzo fajne miejsce, warte odwiedzenia, a tym bardziej z dziećmi. Dendrofon. Nawet nie wiedziałem, czy coś takiego jest. Różne drzewa. Znaczy różne, teraz to już drewno. Drewno z różnych drzew. O, tak powinienem powiedzieć. Akurat dzisiaj nikogo nie ma, bo jeszcze jest wcześnie, ale podejrzewam, że później to będzie dużo ludzi, bo to jest takie miejsce często raczej uczęszczane. Ale aż przyjemnie pochodzić. Jakieś robaczki, żuczki, o. Najczęstsze ofiary. Butelek. To chyba ten, mi się wydaje, jest. Tęcznik. Liszkarz. Albo żuk, gnojak. Ten albo ten, takie najbardziej podobne. O. Na kuku. Kolejna butelka. Drzewka. Dobra, ja już nie będę przedłużał. Kończę, idę się jeszcze tam, przejdę dalej. O, chyba leśniczy jedzie akurat, bo tam jakiś samochód. Gdzie raczej nikogo nie powinno być innego. Dobra, ja się będę żegnał. Do zobaczenia. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę. Dajcie suba. Na razie, cześć.